11 listopad 2021. Dzisiaj mamy święto wielkie niepodległości Polski, ale równocześnie wielkie święto dziękczynienia, kiedy w 1411 roku żołnierze Władysława Jagieły w dziękczynieniu za zwycięstwo pod Grunwaldem szli w dziękczynieniu z Bogu Rodzicą na ustach z Niepołomic do Krakowa, do Wawelu. Dzisiaj mamy również rocznicę, kiedy w Dachau 11 listopada w 1940 roku zamordowano 55 polskich polityków. W Dachau w ogóle zginęło 7076 Polaków. Dachau, rezydencja córki polskiego króla Teresy Konegundy Sobieskiej, regentki Bawarii. listopada 1673 roku święty Stanisław Papczyński miał wizję zwycięstwa pod Chocimiem Jana III Sobieskiego. Tego dnia umierał w Lwowie Michał Korybut-Wiśniewiecki, polski król, oboje urodzeni w Olesku. Dusza króla Jana III Sobieskiego znalazła się w niebie 11 listopada 1703 roku wedle wizji karmelitanki bosej Anny Marii Lindmajer, która miała obowiązek modlić się za duszę Jana III Sobieskiego. Fundatorka Kościoła Trójcy Świętej w Monachium, gdzie główny ołtarz Matki Boskiej chroniącej dusze w czyściu cierpiące ufundowała córka Sobieskiego, regentka Bawarii, Teresa Kunegunda Sobieska. Wiedzą o tym panowie świata. 11 listopada 1943 roku zamordowano w Dachau, w Oświęcimiu, Auschwitz, 151 Polaków.